Klocki Blocki, seria My Police, zestaw 332 elementy od 6 roku życia, numer kodowy KB0614. Tu już mamy plombę przerwaną, wyciągniętą zawartość. To się łączy z innymi klockami na rynku. Dziękujemy Ecom Poland za dostarczenie do pokazania. No widzimy już też naklejki będą rozmaite tu. I widzimy, że będzie taki rozdrabniacz do klocków. W środku jednego pudełka jest drugie, dlatego wyciągnąłem, żeby było tutaj łatwiej pokazać, bo takie opakowanie mieści się w środku w tym kolorowym. A może jeszcze, co my mamy z tyłu, z tej policji naszej? Tu mamy tak otwarta. I tak, taki samochodzik malutki. To jest dzisiejszy zestaw. Jest taki jeszcze posterunek. Taki jakiś pościg. I z bankomatem, to już widzieliśmy chociażby. No i oglądamy na razie elementy, tak? Jeden worek, drugi, trzeci, czwarty, piąty. W miarę spory zestaw, 5 worów z klockami. Takie oznaczenia. Mobile Special Unit. O, jakiś ścigany będzie, tak. Instrukcje do ozdabiania. Będzie ozdabiane na kilku klockach, z tego co widzę. Przynajmniej tu, tak się wydaje. Ale niektóre są też dopasowane. I ten środek jest wyjmowany. I instrukcje. Najpierw instrukcje na szybko. Tak wygląda. Zaczynamy od ciągnika, potem naczepa. W naczepie widzimy, będzie jakieś takie ruchome centrum dowodzenia wysuwane, tak? Fajnie jest, to widać też tutaj, że to jest wysuwane na bok. Więc fajnie, fajnie pomyślane. Tu też tył będzie otwierany, widzimy. Cała góra podnoszona, ale to jest pokazane, tak? Że górę podnosimy, to wysuwamy. No i jeszcze ten tył otwierany, wiadomo. Kończymy na tej górze właśnie, żeby ją tutaj dołączyć. Tak to wygląda. Coś jeszcze? Jakieś takie... Aha, element wysuwany taki. Stojaczek jakby na rozmaite sprzęty policyjne, tak? Z tyłu. No i oglądamy klocki. Takie. Jest ten rozdrabniacz, sprzęt policyjny razy dwa. Duży zestaw pięstów tego sprzętu policyjnego, gumowe opony, tu jeszcze jakiś szybki, kolejny spory worek. Tu już widzimy ludzika. W rękawicach jeszcze jakiś ludzik. O, jest jeszcze drugi. Inna buzia. Te buzie są fajnie malowane tu. W tym samych ludzikach najciekawsze moim zdaniem są te minki, bo są fajnie odwzorowane. Jeszcze kolejny worek. Tak. I ostatni z maluchami. Tak.
Tak wygląda zawartość ostatniego. Klocki niebieskie, klocki białe, klocki takie przeźroczyste. Tu jeszcze jakieś nakrycia głowy nam się pojawiają. Takie transparentne. No i tyle. Tak to wygląda. Po otwarciu ludziki będą dwa. Więc generalnie ten cały sprzęt policyjny warto też wykorzystać do innych zestawów z policji, bo tego sprzętu jest po prostu dużo, tak? Tak wyglądają elementy. Taki mobilny posterunek policyjny. Dzięki.